Ciąg AN jest określony wzorem AN, to jest 3 czwarte N kwadrat minus 24N plus 90 dla N większego równego od 1. Najmniejszy wyraz ciągu AN jest równy. Zobaczmy, że ten ciąg jest podobny do funkcji kwadratowej z ramionami idącymi do góry, czyli zapis tego ciągu może nam przypominać funkcję kwadratową, która ma ramiona idące do góry. No i teraz ona swoją najmniejszą wartość ma ta funkcja wierzchołku. Tylko my musimy pamiętać, że w ciągach to nasze n jest większe równo od 1 i nasze n jest liczbą naturalną dodatnią. Czyli może być jedynką, dwójką, trójką, czwórką. A wierzchołek niekoniecznie musi wypaść dla naturalnego n. Czyli my musimy poszukać, jaki jest wierzchołek, jaka jest współrzędna p wierzchołka paraboli i poszukać, jeżeli to nie będzie liczba naturalna, poszukać najbliższej liczby naturalnej w okolicy. Dobra, czyli jak się liczyło wierzchołek paraboli? Parabola miała współrzędne p i q. Nas interesuje współrzędna ta z osi poziomej, czyli z osi x. U nas w zadaniu to będzie oś n, bo przy ciągach argumentem staje się liczba naturalna n. No i wzór na p to było minus b na 2a. Czyli u nas w zadaniu tutaj mamy b, tutaj mamy a, tutaj mamy c. C nam się nie przyda, ale podpisuję, żeby było wiadomo. Czyli minus b to będzie minus minus 24, czyli 24, podzielić na 2a, czyli na 2 razy 3 czwarte. Czyli mamy 24 podzielić na 6 czwartych. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli 24 pierwsze razy 4 szóste. 24 z 6 się skraca, mamy 4. 4 razy 4 to jest 16, no i mamy nasze p wierzchołkowe 16. Czyli okazuje się, że tutaj to p nasze to jest 16. Teraz pamiętajmy, jeżeli mielibyśmy w zadaniu narysować nasz ciąg, jeśli mieli narysować ten ciąg, to my nie możemy linii ciągłej, tylko musimy zaznaczać punkty na wykresie. Czyli dla argumentu 16 ciąg przyjmuje swoją jakąś najmniejszą wartość. Dla argumentu 17 będzie trochę większa wartość, dla 18 jeszcze większa, dla 19 jeszcze większa, dla 15 będzie też troszeczkę większa, tej symetrycznie dla 14 też większa i tak dalej. Czyli te kropki, one się nam układają w funkcję kwadratową, ale pamiętajmy, tutaj nie łączymy tych kropek. I teraz oni nas pytają o ten najmniejszy wyraz ciągu AN. My wiemy, że najmniejszy wyraz ciągu to jest ten wyraz A16, czyli AN minimalny to jest A16. Zatem policzmy sobie A16. Wstawmy za N 16. Czyli mamy tak. 3 czwarte razy 16 do kwadratu. Odjąć 24 razy 16. Dodać 90. 16 do kwadratu to jest 256. 256 razy 3 czwarte to będzie 192. Odjąć 24 razy 16 to będzie 384 i dodać 90. No i policzmy sobie na kalkulatorze. Na początku jeszcze posprawdzajmy. 16 do kwadratu 256 razy 3 podzielić na 4, czyli razy 3 czwarte 192. Dodać 24 razy 16, czyli dodać 384, 576, tylko nie dodać, tylko odjąć, czyli 192 odjąć 384, mamy tyle i dodajemy 90 i szukamy odpowiedzi, miejmy nadzieję, że będzie taka, minus 102, czyli odpowiedź C.